Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Tak mówi Psalm 73, 25 werset. Dlatego możemy być pewni, że Pan jest z nami, wierzącymi w Pana Jezusa. Dlaczego wierzący zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie są wielokrotnie zachęcani, aby się radować, cieszyć? Ponieważ nasz Pan wie, że bez prawdziwej radości nie potrafimy szczęśliwie żyć, a tę radość możemy znaleźć tylko w Nim. Asaf, psalmista i śpiewak w świątyni, miał z tym problem. Obserwował, jak dobrze powodzi się tym, którzy nie pytają o Boga i nie przestrzegają Jego przykazań. Na niego natomiast Bóg nałożył wiele ciężarów. Z tego powodu Asaf bardzo cierpiał. W taki sposób odnalazł podstawę, że wstąpił do nieba. Czyli w jaki sposób odnalazł powtórnie radość w Bogu? Wtedy, gdy odwrócił wzrok od siebie samego, od swoich bied i od powodzenia bezbożnych, a spojrzał na te rzeczy z perspektywy Bożej. Jest napisane, aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich, czyli bezbożnych, koniec. Tak mówi werset 17 tego psalmu. Tak, tylko to, co ostatnie i ostanie się w wieczności, ma prawdziwą wartość. Gdy Asaf to zrozumiał, mógł powiedzieć: kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Apostoł Paweł pisał z więzienia do Filipian: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Tak mówi list do Filipian, 4 rozdział, 4 werset. Czy myślisz, że Paweł pisał te słowa, będąc załamanym i zniechęconym i nie zażywając właśnie tej radości w Panu? Przenigdy. Apostoł Paweł dzięki społeczności ze swoim Panem i Zbawicielem doświadczał tej radości. Czy oznaczało to, że wszystkie jego problemy znikały spod jego stóp? Absolutnie nie. Ale on podnosił swój wzrok na tego, który włożył na niego te doświadczenia i wiedział, że Pan Jezus Chrystus to pomoże mu je znosić, gdy przyjmie je z jego ręki. W Chrystusie jest prawdziwa radość. Zaufaj temu, który zbyt wiele uczynił dla ciebie, aby cię teraz zostawić. Myśl o tym, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Tak mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. Wtedy skończy się wszelka troska.